wolne wnioski. Możemy pogodzić, jak powiedział pierwszy. Chciałbym wszystkich zaprosić na spotkanie noworoczne. Niestety zmiana uległa, to Państwo wiecie, data uległa przesunięciu o tydzień ze względu na zdarzenie rodzinne prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa. Mieliśmy jakby z koordynatorem poprosił o przesunięcie i ja przyjedziemy się na 24. Też na czwartek, tydzień później, 24, godzina 18. Wszystko tak jak było tydzień później. To złożę czerwów, serdecznie wszystkich zapraszam. Ale chciałam się zapytać. Tak, nie mam. Mamy to. I teraz następująca rzecz. 18. Proszę Państwa, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, która przyjęła budżet na 19 grudnia? Tak jest. No przed świętami, prawda, przed świętami. Zadania priorytetowe dzielnicy najpierw zostały obniżone o kwotę 84 czy 7 tysięcy, już nie pamiętam. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta te zadania wzrosły o 60 tysięcy złotych. Myślę, że będzie jednak taka zgoda radnych, że tam po prostu były zabierane poszczególnych zadań te środki. Zwłaszcza osiedli, te infrastruktury mam rozumieć, bo było zabrane 87 i że one wrócą na te osiedla po prostu. Taka była tu też o tym mowa. I tyle z mojej strony wolnych wniosków. Czy ktoś chciał wolny wniosek? Proszę bardzo. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że była taka akcja organizowana do odnośnie grafiki w Krakowie przez MBK i Urząd Miasta i przez Siemachę i jest zapytanie, bo tak wyrażone do komisji. W związku z powyższym powyższego uwagi za komisję z przodu o podanie informacji, czy są Państwo zainteresowani ideą organizowania konkursu grafiki w Państwa dzielnicy. No poddaję to wszystkim pod rozwagę po prostu, jak mamy tą świadomość, jak to się stało po ostatnim malowaniu, żeśmy malowali całą osiedlę, znaczy całą dzielnicę, że tak powiem, bo się rozrochocili. No, jeżeli są miejsca takie, gdzie ktoś ich zaprasza na malowanie, ja najbardziej, a jeżeli chodzi o to, żeby tak robić tak, aby miejsce garażami było robione, no to... Ale to jest tak jak mówię, no jest informacja, przekazuję ją wszystkim radnym, żeby wiedzieli. A drugą informacją jest, Ziki pisze do nas, trafił do komisji, jako do wnioskodawcy odnośnie ulicy Spółdzielców jednokierunkowej. Wniosek, komisja wystąpiła, rada wystąpiła przed pismo. I tutaj pisze, że w związku tutejszy zarząd nie może wprowadzić żadnej zmiany organizacji ruchu w wnioskowanym miejscu. Tutaj, no chyba, że podejmiemy taką decyzję tutaj i tak mówiłem tu. No, ale tak mnie informuje, że... Część mieszkańców chce, natomiast część będzie... To trzeba szeroką konsultację przejść w tym temacie. Także tutaj komisja przekazuje informację, żeby wiadomo, że nie zostało to odrzucone, nie zostało to zapomniane. Natomiast jest odpowiedź, wniosek, komisja rozpatrzyła wszystko, co zrobiliśmy, co było możliwe. A do widzę możliwości, poza tym, że tak mówię, że musiałem być bardzo szeroka konsultacja. W tym temacie, tak. Bardzo wąsko. No nie tylko samych spółdzielców i tam na gozówce, ale dalej, szerzej. Tak, zwiększyłoby to materię ruchu z innej strony, także nie wiem, czy przyniosłoby to takie skutki, jakie byśmy oczekiwali. Także dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam dotyczące pismo, tutaj mam zadanie pismo dla rządu wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Barbary 14. Oni tutaj piszą, że proponują zmianę. Zmiana ta dotyczy, że do istniejącego znaku bezpośrednio pod numerem chcą umieścić tabliczkę, że znak dotyczy tylko chodnika lub zmienić znak B36, wstawić znak D18 z tabliczką informacyjną dotyczącą tylko chodnika. Proszę Państwa, no ja nie wiem, jak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy. Oni dostali nakaz likwidacji dostali nakaz likwidacji. Oni odnieśli się w tym momencie, w tym piśmie, że proponują takie, z tego co wiem, no nie chcę się przychylić do tego wniosku. Natomiast jak to będzie miało dalej, nie umiem powiedzieć. Z tego co mówię, z informacji, którą dostałem, nie był spory przychylacie do wniosku wspólnoty. To i na stanowisku, że powinny być znaki ściągnięte, bo to za znak, że jest zakaz zatrzymywania
nie dotyczy mieszkańców i jeszcze nie dotyczy chodnika. No, no dokładnie. Na chodniku wolno stawać, po co chodnik został wywołany, żeby można było na nim stawać. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos jeszcze w wolnych wnioskach? Proszę bardzo, Pana Radny. Ja mam pytanie do Pana Przewodniczącego Komisji sesji. Chciałem zapytać, czy co dalej z tym tematem? Czy uznaje Pan, że sprawa jest zakończona i to sprawozdanie Pan przedstawił, krytyczne głosy ten uznaję, że sprawa jest zakończona. Jeżeli będą dalsze głosy, no to wrócimy do dyskusji, ale w tej chwili uznaję, że sprawa jest zakończona. Uznaję, że sprawa jest zakończona. Tak. To mam drugie pytanie. Proszę, paragrafie 15. Komisja Rewizyjna może wyjść do zgodnie z planem kontroli zatwierdzony przez Radę lub nadzwyczajnej Rady. Pan dysponuje takim planem kontroli. Proszę Państwa, powiem tak. Na uczelniach systemach zarządzania są cztery fazy. Tyle się wyłączał po angielsku, nie w tym rzecz, tylko jest planowanie, realizacja, potem sprawdzenie i działania, wdrożenie działań korygujących dróg zapobiegawczych. I wracamy do punktu wyjścia, to się nazywa pętla. Proszę, proszę wrażenie, że w tej sprawie no, miałby właśnie to zrobić, ale mamy to zrobić. Dlatego proszę powiedzieć, że to rozczarowanie postawą Pana Przewodniczącego, no ale to może są moje odczucie. Gdyby Pan przeanalizował, jakie są obowiązki Komisji Rewizyjnej, to tak. Pewne rzeczy dla mnie są dla Państwa zrozumiałe, a które są zakresem prac tej komisji. No ale może ja jestem jeszcze też nie wiem, że jestem dodatkowa. W tym momencie mam pytanie do Pana Przewodniczącego, czy w tej sprawie zarząd coś proponuje, czy po prostu uznaje sprawę za zakończoną. Dziękuję. Proszę, żebyś tak tylko odnosił. Proszę bardzo, Pan Pan Dziob, jest usiądę. Proszę Pani, wydaje mi się, że nad tą sprawą dyskutowaliśmy od ponad pół roku. Są to animozje między jednym panem i jedną panią. Czas najwyższy skończyć. Zamknąć to raz na zawsze. Wyjaśniona sprawa protokół Komisji Rewizyjnej. Co jeszcze panowie chcecie od tej sprawy? Może na forum Rady Miasta przenieść te rzeczy, że państwo się we dwójkę kłócą tutaj. Może ja wyjaśnię, dlatego że starałem się przewodniczącym, zobowiązałem się, że będę starał się, żeby to wszystko było. Chciałem poinformować, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie pamięta, że uchwalali ten plan pracy. Ja mówiłem na początku, że Komisja Rewizyjna jest jedyną komisją, która działa obligatoryjnie i ten plan pracy komisji był. Nie było planu kontroli rzeczywiście, bo Rada nie zleciła. Rada nie zleciła kontroli komisji i to ja to powtarzałem, że jeżeli uważamy, że my możemy zlecić każdy wniosek do kontroli komisji prezydentowi miasta Krakowa, każdą rzecz możemy podlegać, jeżeli Rada uzna swoją większością głosów uzna, może zlecić kontrolę. Jednym z ostatnich jest paragrafów jest prawie, że możemy również wysłuchać dobrych tak większością głosów, powtarzam, o zlecenie kontroli jakichś tam rzeczy, które uważamy, że w Radzie nie są stosowne. Większość Rady uważa, że nie wiem, ktoś tam, poszczególnie Rady, nie mówię, że akurat położą kadrą, tylko mówię,
Komisjonata Kożnego. Poszczególny radny łamie statut, regulamin, dlatego jeśli jesteś, można wnioskować, pierwsze powołać nawet Komisję Dyscyplinarną, możemy wnioskować do prezydenta o sprawdzenie działalności poszczególnych rzeczy, poszczególnych zadań. Tyle z mojej strony. Komisję rewizyjną, zakres pracy komisji został uchwalony 8 lutego 2011 i to była jedna z pierwszych uchwał, bo była to uchwała numer 7, więc po powołaniu przewodniczącego i członków zarządu na to była to uchwała następna. Były pierwsze 5? Nie, no tak. To była następna uchwała. 6 uchwał było pierwsze, które wynikały z powołania zarządu. 7 uchwała była odnośnie zakresu pracy komisji rewizyjnej i ona była z dnia 8 lutego 2011 roku. Tyle z mojej strony, myślę. Uważam też, że ta sprawa została w komisji w taki lub inny sposób wyjaśniona i więcej niestety. Powiem tak, więcej nie ma Rada możliwości ingerować w poszczególne rzeczy, to nie jest w kompetencjach Rady. Rada nie może przeprowadzać dowodzenia czy kontroli w poszczególnych jednostkach. Niestety Rada tego nie ma takich kompetencji. My uważamy, że nie jest to. To mówię, no i wtedy tego statut nam nie przewiduje. Ja mogę jeszcze powiedzieć, jak stosować do tego? Tak. Wcześniej nie stosunkowej do komisji rewizyjnej, tylko proszę Państwa, echa tego całego naszego zachowania i tego, że nie mamy zaufania do instytucji realizujących zadania. Ja odczułam już w tej chwili przy ziemi artystycznej. Do tego stopnia, że w tamtym roku załatwialiśmy catering dużo taniej. W tym roku, ponieważ pani dyrektor Peruska absolutnie zabroniła nam załatwiać catering, było zapytanie, oczywiście jest to niezgodne z prawem, bo kwota, która jest wynagrodzona na catering była na tyle niska, że nie trzeba było zapytanie, ale wyszło na to, że mamy w tym roku obiad jednodaniowy za taką samą kwotę, znaczy większą kwotę niż w tamtym roku za dwudaniowy plus dodatek. To jest jedna. Czy to są echa tych naszych... Tak, bo pani dyrektor już mi nic, nawet łącznie z tym, że proszę Państwa, ja w tamtym roku załatwiłam kalendarze, sponsora na kalendarze, ja nie mogę wydrukować nic. To oczywiście muszę mieć logo, prawda, KRK, bo to jest wiadomo, na każdy. Nawet baner, który mam z tamtego roku, chciałam tylko zaoszczędzić, więc chciałam tylko cyfrę 3 wstawić na baner. Nie możemy go postawić, bo po prostu nie ma KRK i to jest po prostu, to są następstwa tego, że za chwilę się dowiemy, że żadna instytucja się nie podejmie realizacji naszych zadań, bo będą się obawiać, że takie będą, prawda, echa, co to się dzieje, że nieuczciwy, że jakieś tu machloje robimy, nie wiadomo co, że źle realizują, że złe faktury wystawiają. No teraz się każdy dyrektor 5 razy zastanowi nad tym, żeby wziąć do realizacji zadania. Takie mogą być konsekwencje. I tutaj bardzo bym prosiła, żeby nie padały słowa wobec mnie, że ja mówię to, co mi ktoś każe, bo taka nie jestem, mam swoje zdanie i to mnie bardzo uraziło. W związku z tym będę tutaj mocno protestować, że jeżeli realizujemy zadanie, to realizujemy go od początku do końca z pełnym zaangażowaniem wszystkich radnych, bo my budujemy wizerunek Rady Dzielnicy. Jeśli jesteśmy, że tak powiem, instytucją realizującą i logo dzielnicy będzie na moich warsztatach i bardzo bym prosiła, bo dzisiaj biorę to logo naszej dzielnicy, i dzielnica ma być na każdym miejscu i to jest nasz wizerunek. Nie to, że my sobie będziemy szeptać do ucha, tylko mamy się pokazywać w tym pozytywnym słowa znaczeniu, a nie właśnie takie jakieś osobiste wycieczki. Poza tym wydaje mi się, że sprzeczki merytoryczne mają być tu, a nie sprzeczki polegające na personalnych jakichś tam, prawda, uwagach. Możemy to sobie powiedzieć wprost. Jak ktoś ma ktoś do mnie, to bardzo proszę wprost do mnie. Ja się nie obrażę. Ja mogę być chwilę urażona, mi to przejdzie, przemyślę i robię dalej. Dobrze, czy bardzo ktoś z Państwa chciał wolny głos? Nie odrażę, do tego się chciałem. Proszę, bardzo ja. Do pierwszej części, do cateringu, to nie widzę żadnego związku z naszymi rozmowami i tak dalej. Natomiast do pozostałej części dwoma rękami się podpisuję. Dobrze, czy ktoś z Państwa chciał? Ja jeszcze chciałem głos zabrać. Proszę bardzo, Pan Lasota, Pan... Chciałem o takie jakieś sprecyzowanie naszych informacji, jakie uzyskaliśmy na starcie, gdy dwa lata temu na pierwszej sesji. I Panie Przewodniczący, dlaczego przed pierwszą sesją obecnej kadencji, czyli dwa lata temu, w informacjach pisemnych, które otrzymaliśmy, jak wszyscyśmy otrzymali, zostaliśmy poinformowani tylko o wysokości diet szeregowych radnych oraz o warunkach, jakie mamy spełnić, aby otrzymywać te diety. Dlaczego wtedy nie otrzymywaliśmy również informacji o wysokościach diet członków zarządu oraz żadnej informacji, jakie kryteria oraz obowiązki członkowie zarządu są zobowiązani spełniać, aby otrzymać diety w pełnej wysokości? Uważam, że w niedługim czasie do skrytek pełne te informacje
Według mnie te informacje nie były. Według mnie te informacje, ja nie będę się przyjmował, bo nie ma, natomiast ja sobie te informacje odnajdę, to było według mnie, i według mnie te informacje były pełne. Był tam algorytm, który jasno precyzował podział środków pomiędzy... Były tylko informacje o naszym, za komisję, o zarządzie niego. Pan uważa, że była tam informacja, że pan ma 2650 zł. Była taka informacja, też pamiętam. Ale nie było, ja nie mówię o kwotach. O nas były kwoty. To są... Nie, nie było kwot. Nie było. Jak to nie? Jak było za komisję stawił 120 zł za... Ja nie pamiętam, że nie były. Było. No jak to nie? Być może, natomiast nie. O ten algorytm, ja to powiem panu. Jeżeli pan... Chodzi mi konkretnie o to, jakie obowiązki ma członek zarządu, co musi pan robić, czy nie musi nic robić, żeby otrzymać pieniądze. Już odpowiem. Precyzuję to statut, również jestem o tym przekonany. W statucie nie, 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 w statucie nie. Jestem o tym przekonany, że otrzymał pan to w materiałach, które były przesłane przez urząd. Nie ja je przygotowałem, żeby była jasność. Nie ja przygotowałem, bo ja je nie mogłem przygotować, bo nie wiem... Ale o znaczy, jednak pan przygotował. Nie, nie, nie przygotowałem. Odpowiadam panu, nie przygotowałem, przygotowywał to Urząd Miasta Krakowa. No, to też ja nie miałem prawa, proszę pana, pan mnie mówi, że ja miałem prawo przygotować. Ja nie miałem prawa tu przygotowywać nic. Wszystkie materiały, które dostaliśmy na pierwszą sesję, były przygotowane przez Urząd Miasta Krakowa, Kancelarię Rady Miasta Dzielnic Krakowa. Statut, regulamin, wysokość poszczególnych tier i tak dalej, to było przedstawione. Czy, jak to się mówi, wysokość i zasady otrzymywania przez radnych są tajemnicą dla mnie? To proszę, żebyśmy otrzymali te informacje. Oczywiście. I jeszcze mam drugie pytanie do pana Kubelka. Czy zamieszkuje pan przy ulicy Jeżmarskiego 12, czy na ulicy Zbrojarzy, która nie znajduje się na terenie innej dzielnicy? Ale zbroi. Czy na ulicy Zdunów, czy na ulicy Zbrojarzy? Sprawa ta została wyjaśniona na początku tej kadencji. Jeśli chodzi o kwestie związane ze statutem, bo chciałem zadeklarować, że opieram moje postępowanie, moje działanie tutaj praca w Radzie opiera się właśnie na statucie Rady Dzielnicy i regulaminie. I jeśli chodzi o moje sprawy osobiste, prywatne, rodzinne, ja nie będę z całym szacunkiem ich poruszać tutaj na posiedzeniach Rady Dzielnicy 12 i to wszystko z mojej strony. Tajemnicą jest, gdzie Rada Dzielnicy zamieszkuje, tak? Nie, nie jest tajemnicą, ale nie musi tego opowiadać. Nie znaczy, ale na ulotkach pan podawał, że pan mieszka na ulicy. Nie wiem, co na ulotkach, ale ja odpowiem panu, radny nie musi opowiadać o swoich prywatnych sprawach. Gdzie przeżywa, gdzie mieszka, ale no, nie musi. Jak to się mówi, że się mieszka w swoim domu, ale nie wiem, co radny nie wie. Ja nie jestem, ale nie pan rozumie. Panie przewodniczący. Nie pan poczekaj, ja mam mówię. To nie jest zawód. Ja nie mówię, że to jest zawód. Ktoś nie przyjeżdża do roboty. Tu jest po prostu służba i tak status przewiduje, że nie radny ma mieszkać, zamieszkiwać i być zamezowany. Dwie rzeczy musi spełnić. Już panu odpowiem. Jeżeli pan uważa, że status regulamin został złamany, proszę powiadomić. Ja nie. Proszę powiadomić miejskiego komisarza wyborczego. Nie. Zajmie stanowisko. Ja nie mogę pan powiadomić. Proszę powiadomić. Odpowiedzieć to powiadomić. Jeżeli pan uważa, że w tej kwestii statut regulamin został złamany. Jaka to jest tajemnica, że jak jeżeli w statucie pisze, że radny ma mieszkać i jaka jest, że pan się wstydzi powiedzieć, gdzie pan mieszka? Czy pan mieszka na Jeżmarskiego 12, czy na ulicy Zdunów? Ale myślę, że nie będziemy tu pana... My potrzebujemy tu ludzi, którzy mieszkają, którzy nas reprezentują. Nie będziemy tu mówić, nie mamy, nic z nas nie ma, tym bardziej ja, ani pan. Ale wie pan co? Już odpowiem panu, nie ma... Nie jest tajemnica, tak? Nie, to nie jest tajemnica. Jeżeli radny nie, to nie będzie udziałał, nie musi do pana pracy. Prywatny, nie musi tego. Wie pan, ja panu już powiem. To jeszcze do pana mam jedno pytanie. Także bardzo bym prosił, żeby te pytania były podobne. Dobrze. Do pana przewodniczącego. Kiedy dowiedział się pan o fakcie, że pan Rafał Buchel przestał zamieszkiwać w trakcie trwania poprzedniej kadencji już na terenie dzielnicy 12? Odpowiem. Oraz od kiedy uzyskał pan wiedzę, że zamieszkuje obecnie, że nie zamieszkuje na terenie dzielnicy 12? Odpowiem, ja takiej wiedzy nie posiadam. A, nie posiadam. To mnie też właśnie... Chciałbym pana zapytać, tak. Od kogo pan ma informacje, które są informacjami praktycznie chronionymi? Proszę bardzo. Proszę to powiedzieć. Od kogo pan to uzyska? Dobrze, panie jeżeli pan mi zadał pytanie, nie posiadam informacji, gdzie mieszkają, gdzie mieszkają poszczególni członkowie rady. Nie posiadam takich informacji. Nie posiadam takich informacji. Do mieszkańcy i koniec. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan. Proszę
przewinąć, Kasiu, bo wracam do tego poprzedniego. W statucie Komisja Rewizyjna podejmuje kontrolę zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Radę lub na zlecenie Rady. Tak. Natomiast tej uchwały, o której Pan Przewodniczący mówił, ustala się zakres pracy komisji. Tak. A plan, a zakres pracy to są dwa tematy. Ale plan kontroli, jeżeli Rada chce zlecić, nie został w ogóle, bo Rada nie zleciła kontroli poszczególnego zadania. Nie wystąpiło. Jest projekt Nie. Jeśli mówimy o planie, to nie mówimy o jednej kontroli, tylko jakiejś plan kontroli. Ale nie ma obowiązku. Plan kontroli, już powiem, ja już to przerabiałem, proszę Państwa. Plan kontroli przewiduje jasno, statut przewiduje, co Komisja Rewizyjna ma skontrolować. Skontrolować sprawozdanie finansowe i merytoryczne zarządu dzielnicy, jest to tam w kolejnych punktach. Natomiast wszystko do obowiązków komisji, natomiast wszystko pozostałe Rada może zlecić i w poprzedniej Radzie zlecała kontrolę Komisji Rewizyjnej, na przykład zadania takiego i takiego. Tu Rada nie podjęła takiej uchwały czy wniosków oficjalnych. Wnioski od Pana Radnego Lasoty odnośnie kontroli, do których Komisja się ustosunkowała. Część osób uważa, że niewystarczająco, część uważa, że wystarczająco, natomiast nie podjęła Rada, nie mówię, wniosku formalnego, w kwestii formalnej. Mówię, był wniosek złożony przez pana radnego Lasotę i przewodniczący Komisji Rewizyjnej takim dziedzinie ustosunkował się do tego wniosku. Tyle z mojej strony i myślę, że ten temat należy jakoś zakończyć. Czy ktoś, proszę bardzo, pan Lero. Moi drodzy Państwo, dobrze, dyskusja na temat tych 5000, które zostały dopisane do uchwały Komisji Bezpieczeństwa, nadal nie odpowiedział na pytanie, na jakiej podstawie została niby połączona uchwała. Nie, do tej pory dostałem na to pytanie odpowiedzi. Chciałbym prosić, aby w tej chwili pani Małgosia, bo ma dostęp do tego, wie gdzie to jest, wyciągnęła, Basiu, dobrze, nie jestem polonistą, wniosek na Komisji Bezpieczeństwa na tą sesję 18 października. Mogę skończyć, panie przewodniczący? Dziękuję. I wniosek podpisany przez komisję, i wniosek podpisany na 5000 przez radnych zarządu. Już pan odpowie. Mogę, panie przewodniczący? Czy nie mogę już? Może. Dziękuję bardzo. Nie, bo chciałem panu udzielić odpowiedzi, bo nie wiem dlaczego pan jak ten wniosek był już wyciągany, był tu przeglądany. Ale chciałem prosić, czy to jest problem? Nie jest problemem. Więc chciałem prosić, ma pani mogło się teraz wyciągła te obydwa wnioski. Tak, to mówiłem wcześniej, nie wiem na jakiej podstawie zostały, bo jeżeli dobrze pamiętam, to każdą uchwałę, która Rada podejmuje, każda uchwała ma swój numer i w tej formie powinna być przekazana do Kancelarii Rady Miasta. W tej formie została przekazana, w tej formie został zatwierdzony. Nie skończyłem, panie przewodniczący, jeszcze. Proszę. Dziękuję. I w tej formie powinna być przekazana do Kancelarii Rady Miasta jako kolejne dwie oddzielne uchwały. Ale ja nie mówię o dwóch oddzielnych. Ale ja to co mówię wiem, co mówię. Powinna być przekazana uchwała Komisji Bezpieczeństwa na dofinansowanie monitoringu w szkołach podstawowych, gimnazjalnych na terenie dzielnicy 12. I druga kolejna uchwała, skoro była głosowana ponoć i była wnioskowana i przedstawiana przez kogoś, bo na pewno nie przeze mnie, na kolejne 5000 zł na dofinansowanie imprezy prezesa Gruszki na Kozłowie. I tutaj to co pan Stanisław podnosi, zostało skończyć, nie zostało to wyjaśnione. To co Basia tutaj mówi o wizerunku dzielnicy, niestety tym co się tu dzieje, to wizerunku nie poprawimy. I tym co tutaj było pytanie do pana Rafała,
odnośnie zamieszkania też wizerunku nie poprawił. Dobrze. Bo nie skończyłem jeszcze. Ale myślę, że czwart, proszę pana, no jest jednak. Ale nie, czwart przewidziałem. 3 minuty jest. No ja pan już 5 minut, proszę nie pan kontynuuje. Dobrze, to nie było odpowiedzi, ja za poproszę za chwilę o głos takim. Nie, bo dwa razy ma pan prawo o głos, bo to mówię. No to tak, dopiero pierwszy raz tak. Do czego się boimy? Niczego się nie boimy, odpowiadam panu, niczego się nie odboimy. Był protokół, który panowie również zagłosowali, więc nie ma to dlaczego do tego tematu wracamy, ale okej. Okay. Ja panu odpowiem, dlaczego wracamy. Dlatego, że wracamy, że w momencie, raz, że był dwa miesiące później poddany pod głosowanie. Ale był jednogłośnie przyjęty. Państwo mieli prawo się zapoznać. Był dwa miesiące później i w momencie, kiedy komisja wzięła i rozpatrywała rozdział tych środków, okazało się, że uchwała zawiera po prostu inne środki, o które komisja nie wnioskowała. Znaczy ja nie mówię, że komisja wnioskowała, była jasność. Natomiast w protokole było, proszę pana, i nic więcej na tych kwestiach nie mam do powiedzenia. Czy ktoś pan jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie, bo mówię, walkujemy ten temat od roku i jesteśmy dalej w punkcie wyjścia. Uważam, że jest to po prostu strata naszego czasu. Strata naszego czasu, mówię. Powtarzam panu, jeżeli pan ma wątpliwość, czy ja włożyłem, proszę na tego kancelarii Rady Miasta Krakowa. Pan odpowiedział na pytanie zadane mocne. Dlaczego i na jakiej podstawie zostały połączone? Ale ja tego panu nie pamiętam, proszę pana, jeżeli pan mnie pyta, co było rok temu, mógł pan mnie pytać na sesję, a pan... Ale ja pytałem pół roku temu. Ale no, pan pytał, nie pytał pan w momencie protokołu, gdyby był protokół, byśmy to wyjaśnili. Był przyjęty protokół, już powiem, nawet dwa miesiące później, więc miał pan prawo pytać dwa miesiące później. Pytał pan od roku do samego, a ja nie pamiętam tego. Nie pamiętam. Mogę panią Łosiu? Proszę bardzo. To jest punktka. Ja nie pamiętam jak to było, bo to przez jedną osobę, ja nie chcę tego w stanie w tym momencie zwierzyć. Proszę bardzo, są to pani Małgosi punkty, no to nie są prezentacje, no proszę bardzo. To jest punktka. No ma pan tego? Ktoś to napisał, na pewno nie ja. Nie ktoś, ale napisał to biuro obsługi. To jest mój projekt uchwały, ta komisja, a to jest ale już projekt panu, uchwały. Ja nie pamiętam jak było. Ale ja panie przewodniczący mówię, co jest. Jest podpisany pan Bucher, pan Kożuch i pani Gwiazda. Tak. Pod tym wnioskiem 5000 złotych. Znasz ile? Nie, tak. Wniosek nie poszedł z komisji. Wniosek nie poszedł. Wniosek nie był nawet ten projekt komisji. To nie ma znaczenia, czy jest wniosek, proszę pani. Nie, panie przewodniczący, no ktoś ten wniosek przedstawia szanownym radnym, prawda? Tak, przedstawia. Zgadza się, czy nie? Tak. Zgadza się. Jesteśmy szanownymi radnymi, a nie dietetykami, tak jak słyszałam. No, proszę bardzo, pan radny dział ma głos, myślę, że będziemy zamykać. Nie skończyłem. Sprawą zajmowaliśmy się wielokrotnie. Tak, też tak. Proponuję przerwać dyskusję nad tą sprawą i zakończyć sprawę definitywnie. Pan wniosek formalny pana Dzioba o przerwanie tej dyskusji. To jest zawsze jeszcze tego wniosku. Kto jest przeciw? Ja. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Tym tylko chciałem powiedzieć na koniec, że tym taką postawą na pewno nie zbudujemy dobrego wizerunku Rady i nie rozwiążemy problemów tych, które mamy. Już dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w wolnych wnioskach? Ja bym tylko prosiła, żeby niektórzy radni nie pisali po internecie, jak my pracujemy, bezpodstawnie nas krytykując. Bo ja się pod tym nie podpisuję nawet dwoma rękami i nogami. Czy bo ktoś, pracuję uczciwie. Czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w wolnych wnioskach? Nie widzę wobec powyższego ogłoszenia i komunikacji.